Dzisiaj Duda i Morawiecki mówią o wspólnym marszu. A gdzie oni byli, kiedy ten marsz był organizowany przez od samego początku? Gdzie oni byli, gdzie oni się zaangażowali w swoją pracą, swoimi wysiłkami w to, żeby pomóc Polakom, żeby Polacy zorganizowali ten marsz? Kiedy Polacy zorganizowali ten marsz, kiedy on nabierał takiego pięknego wyrazu, to przyszli cwaniacy i go po prostu ukradli. Oni pokazali tak naprawdę, spoliczkowali Polaków, pokazali im, co o nich myślą, pokazali, że ich główną cechą to kombinatorstwo, manipulacja, że główną ich cechą jest poniżanie, wywyższanie się nad Polakami. To jest ich główna cecha. To jest największa obrzydliwość, którą oni popełnili, ale zarazem jest to i wielka nauka, którą wszyscy Polacy powinni odczytać z tego, w jaki sposób kacykowie z PiS potraktowali Marsz Niepodległości. To, co oni robią i styl, w jakim oni to robią, to jest naprawdę napuszczanie jednych przeciwko drugich. To jest szczucie Polaków na Polaków. Takich rzeczy nie wolno robić, a ci, którzy mówią o sobie, że my chcemy wspólny marsz robić pod biało-czerwonymi sztandarami, to tak naprawdę oni nie chcą wspólnego marszu zrobić. Oni chcą zrobić marsz na karnety, marsz koncesjonowany, marsz państwowy, marsz socjalistyczny, marsz, który będzie miał, którym oni będą mogli się później chwalić jako swoim. To jest wszystko, to wszystko dowodzi, że ci ludzie mają za nic ambicje i oczekiwania Polaków, a realizują wyłącznie swoje jakieś ukryte tak naprawdę przed nami cele. Jestem zły, osobiście jestem zły, bo mnie oszukano. A marszu towarzysza Dudy i towarzysza Morawieckiego nie mam zamiaru oglądać. To będzie marsz partyjnych kacyków i niech sobie chodzą jak na 1 maja za PRL-u. Na nic nasze gadanie o tym, jak powinno być, albo co jest źle, jeśli Polacy nie odmienią fundamentów. Czyli indywidualnie każdy człowiek musi odmienić swoje myślenie. Musi sięgnąć do źródła, do tego miejsca, gdzie jest prawda objawiona. Taka zwykła prawda, nie taka, która jest napisana w Dzienniku Ustaw. I dopiero jak Polacy odmienią swoje myślenie, dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o naprawie państwa. Nie da się inaczej tego zrobić. Więc za każdym razem tutaj telewizji Idź Pod Prąd, mówimy o tych prawach fundamentalnych, mówimy o stwórcy, który te prawa nam nadał. Bez zrozumienia tej podstawowej prawdy nic się w Polsce nie zmieni. Zwróćcie Państwo uwagę, że Amerykanie, kiedy zaczynali budować swoje państwo, oni zaczęli od prostego stwierdzenia. A mianowicie od takiego stwierdzenia, że jest oczywistą prawdą to, że Stworzyciel wyposażył ludzi w pewne prawa podstawowe i dopiero później zaczęli pisać różne rzeczy. Ale podstawą podstaw, fundamentem fundamentów było to stwierdzenie. Bez tego nic się nie zmieni. Będziemy sobie tu mówić, w końcu nam czasu zbraknie, bo te wynaturzenia będą coraz większe i będą postępowały z taką prędkością, że się nie będzie dało tego ogarnąć. No i to tak będzie, no. Taki nasz los.